W meczu o Mistrzostwo Świata Ding powinien zbić na C5, zbił na F6 i teraz Nepo poddymił, otwierając linię G, więc biały ma problemy. I w ogóle czarny zrobił tutaj długą roszadę. Goniec D3, jest to próba ataku na C4, ale ten atak nie jest groźny. Czarny po prostu odchodzi na B8. Po biciu, odbiciu, hetman E2, wieża C8 i na B3 jest bardzo zacna ofiara hetmana i biały finalnie wychodzi z problemami. Wieża i dwa gońce za hetmana, więc w partii poszło wieża E1, ale teraz F5 zbić nie można, bo wieża bije D4 i odbić nie można, bo wieża bije G2 z matem, więc teraz Ding przyznał się do błędów, wycofał tego gońca na C2, ale skoczek C6 i po prostu ofiara na G5, bicie na D4 i teraz, co zabawne, po prostu o wyniku partii decyduje pionek z linii C, C3, C2 i pozamiatane. Nepo wygrał pierwszą partię.